No ale namiętność sensu stricte zawsze znika. Fascynacja przemija i nieraz mnie to boli. Boli mnie całe ciało, bo mnie mąż nie dotyka. Nie mówiąc już ogólnie o współżyciu. Trudno to wytrzymać. Widzę te pary całujące się w kinach, na billboardach, w filmach. Mężczyźni kochający swoje partnerki, nawet jeśli nie są bardzo atrakcyjne, nie zawsze szczupłe, często uczesane niekorzystnie, dziwnie ubrane. Zawsze się zastanawiam, czy one właśnie wróciły z wakacji i wszystko mają w praniu. A mimo to mężowie z nimi sypiają je jakoś tam. Lubią, kochają, nie chrapią jak się naćpają, jak świnie zażynane, choć on zdaje sobie sprawę, jak mnie to denerwuje, jak tego nie lubię, jak się wtedy strasznie zachowuję, głośno mówi, dyskutuje najczęściej o rzeczach, które mnie całkowicie nie interesują. Ale to jest pewien wybór. Kredyt. Robimy to też dla syna, żeby wychowywał się w ciepłym, kochającym domu, w pełnej rodzinie. A pani kiedy wraca na Ukrainę? W przyszłym miesiącu. A, to już z górki, to już zminie. Pewnie pani tęskni. Tęskni pani za swoimi, za domem, za synem. No pewnie. My też lubimy dom. Z reguły rzadko wychodzimy, choć tu jest wszędzie blisko. Klimatyczne knajpki, kino. Komunikacyjnie świetny punkt. Nie wyobrażam sobie mieszkać właściwie gdzie indziej. No i też samo mieszkanie, wie pani. Jak myśmy to kupili, to było w ruinie. To jest wszystko moja wizja, kupowanie, sprowadzanie, mój wysiłek. Więc czasem się frustruję, ale nie na tyle, żeby się przenieść do jakiejś kawalerki na Młociny. To kiedy pani wraca na Ukrainę?